tak, wiesz co, ważne jest to, żeby grać agresywnie. Mhm, no tak. Nie bać się, jakby przejmować inicjatywę, nie? I jakby takie rozegranie daje ci kompletnie jakby... Nie radzisz sobie ze mnie, co? W jakim sensie? Ja to na chwilę odciągnę, a wtedy ty atakujesz. Och, dziękuję ci, kochana. Kochanie, przepraszam cię bardzo, czy mógłbyś ze mną pójść, pomóc mi w czymś w kuchni? Tak, tak, oczywiście. Zaraz wracam. Pamiętasz mnie jeszcze? A co, nudzisz się? Ach, no teraz już nie. No, zwariowałeś. Ach, no tak, na twoim punkcie. Oj, przestań, Kamili. Julka, tutaj są. Ach, no to może damy im odrobinę przestrzeni i będziemy kontynuować resztę tego wieczoru we dwoje. Zwłaszcza, że ta niespodzianka, którą dla nas przygotowałem, to jest mega apartament na całą noc. Coś mi zaschło w gardle, wiesz, ale ja i tak muszę się napić i już muszę spadać. Poczekaj, proszę. Nie chcę tak kończyć tego wieczoru, zwłaszcza, że umówiliśmy się na randkę. A co, randka bez łóżka to nie randka? No oczywiście, że randka, ale... No nie chciałabyś spędzić ze mną trochę czasu sam na sam? No, może, ale muszę zrobić zakupy dla cioci. Dla cioci? No tak. Zakupy dla cioci w środku nocy? Tak, a co? Dobra, w porządku. To ja pomogę ci zrobić te zakupy dla cioci, a potem będziemy kontynuować po mojemu? Nie, przepraszam, ale ja naprawdę muszę lecieć. Zdzwonimy się, dobra? Kochani, dzięki za zaproszenie. Super było. Na razie. Tak już teraz? Zaraz? Coś ty zrobił, że tak uciekła. No właśnie nic nie zdążyłem zrobić. Ojojoj, czyżby hotelik miał się zmarnować? Ale zawsze możesz popływać w żaklusce sam. Właściwie to ja też będę się zbierał do domu. Dzięki wam śliczne, cześć! Pa! Czyli zostaliśmy sami. Nie będę płakać z tego powodu. Wow.